Piotr Barełkowski, Telewizja w Polsce.pl i wracam do Państwa po krótkiej przerwie. Ze mną w studio gość, pan Paweł Budrewicz, Centrum Adama Smysa. My dokańczamy, bo ci, co z nami nie byli, ci z Państwa, którzy mogą żałować, że nie słuchali pierwszej części naszego wieczoru, my dokańczamy temat gospodarczy, ale taki, który dotyczy każdego z Państwa, drodzy Państwo. Otóż artykuł 7, Komisja Europejska, broń atomowa przeciwko Polsce, a więc mamy gorący niemalże konflikt. No i pytanie pierwsze, panie Pawle, bo tu do takich deklaracji, do takich wniosków dochodzi, do takich pytań. Co by było, jakbyśmy wystąpili z Unii Europejskiej? Co by było, jakby ta dramatyczna sytuacja, ten konflikt, oby on okazał się bardziej lichy niż tutaj nam go Timmermans maluje, co by było, gdyby doprowadził do takiej sytuacji? Widzę, że pan tak od razu już poszedł kilka kroków. No troszeczkę. Do przodu. Każdy publicysta lubi futurologię. Znaczy, zacznijmy od tego, że w ogóle, no, można powiedzieć, przecieramy, że nie pierwszy raz, przecieramy nowe szlaki. I tak naprawdę, czym to się skończy, na czym to będzie polegać i do czego w ogóle będziemy zmierzać, czy Unia Europejska i my z tym artykułem 7, to tego tak naprawdę nikt nie wie, bo przecież nikt tego do tej pory nie stosował. A proszę pamiętać, że no przepisy przepisami, ale no życie jest życiem, zwłaszcza, że mówimy o prawie międzynarodowym, jakby no, nie patrzeć. Ja o życie właśnie chcę pana zapytać, o taką konkretną sprawę, że nagle nie mamy tych dotacji unijnych, nagle mamy pewne ograniczenia we wspólnym rynku, nagle no, inaczej wygląda współpraca międzynarodowa w ramach Unii. Czy my jesteśmy w stanie zachować pewną całość gospodarczą? Czy my jesteśmy w stanie ciągle iść do przodu? Czy to oznacza dla Polski wielki kryzys, no, niespotykaną stagnację? Co by oznaczało dla Polski no, to tragiczne wydarzenie, gdybyśmy wyszli z Unii Europejskiej? Na pewno kryzys polityczny, ale to jakby... Mówmy o gospodarce. Inną, na inną rozmowę. Z punktu widzenia gospodarczego świat by się na pewno nie zawalił. Bo proszę pamiętać, że gospodarka polega na tym, żeby produkować, w szerokim rozumieniu produkować, jako produkt, jako też usługa, jako towar, produkować, sprzedawać, ktoś chce kupić, ktoś chce sprzedać. I to, czy należymy do tej czy innej organizacji polityczno-gospodarczej, bo tak to trzeba określić, nie zmienia faktu, że nadal ludzie będą chcieli mieć chleb, jeździć samochodami, pójść do kina. To nie jest tak, że po odcięciu nagle, czy po wyjęciu nas może z Unii Europejskiej, cały świat się zawali i będziemy w tej chwili w jakimś czarnej przestrzeni, czarnej dziurze, w której nic się nie wydarzy. No przez, w sumie w Unii Europejskiej jesteśmy, no już kawał czasu, ponad dekadę, ale jesteśmy jednak więcej, nie byliśmy w tej Unii niż byliśmy i jakoś się rozwijaliśmy. Jak i powiedziałbym było, nawet lepiej by się rozwijaliśmy. To były takie czasy, o których chcielibyśmy zapomnieć jednak, pan przyzna. Nie, no ale był okres, powiedzmy sobie, kiedy już zaczęły się zmiany, kiedy ludziom zaczęło się żyć lepiej i to, że ludziom się teraz generalnie żyje lepiej niż się żyło te 27, 8, czy 30 lat temu, bo to nie ma najmniejszych wątpliwości. Mówię ogólnie ludziom, no bo na pewno ktoś komuś się żyje gorzej, ale mówię o głowie społeczeństwa Polaków. To jest zasługa nie Unii, tylko naszej ciężkiej pracy, naszej, mam na myśli, ludzi pracy. No, ale pamięta pan połowę lat 90., bo chyba do tego okresu pan pije. Tak. No to był czas hasła komuno wróć, to był czas wielkiej frustracji. Wtedy na fali właśnie protestu przeciwko nowej Polsce wybuchła SLD i jej rząd. Jeżeli no, można, ale tak można powiedzieć, jakby to komuno wróć wcale nie jest takim hasłem, które umarło. No, mam wrażenie, że żyje niestety do dzisiaj, to żyje przede wszystkim w głowach niektórych ludzi. No ale to natomiast były te przykre reformy Balcerowicza, że... ja dalej tutaj jeszcze wymieniam. No powiedzmy sobie, przed Balcerowiczem też świat istniał. Mam na myśli przede wszystkim ustawę Wilczka. Ja wiem, że często do niej nawiązuję, ale to jest to, co bez względu na przyczyny polityczne, jakie były, przemawiały za wprowadzeniem tej ustawy, to trzeba powiedzieć, że to jest to, co postawiło polską gospodarkę na nogi. Potem kolejnym rządom mniej lub bardziej udawało się to niestety zepsuć, co wydłużyło moim zdaniem okres dochodzenia do dobrobytu. Ale ten rozkwit Polski to 2004 plus, szybciej. Prawda? To był ten czas po wejściu do Unii Europejskiej. No wszystkie statystyki nagle poszybowały. I teraz statystycznie pytanie... facet z psem ma trzy nogi. Ze statystykami trzeba bardzo
uważać, ponieważ siłą rzeczy im pokazujemy większą statystykę dotyczącą szacego kraju pod jakimś jednym wybranym aspektem, no, siłą rzeczy znikają nam szczegóły. Jak to się mówi, diabeł nomen tkwi w szczególe. Natomiast trzeba pamiętać, że statystyczne dane nie zawsze pokazują rzeczywistą sytuację. No to panie Pawle, jakie są konkretne? Trzeba pamiętać też, że część i wtedy i teraz dużą część naszego PKB wytwarzała i wytwarza tak zwana szara strefa. Nie lubię tego określenia. Gospodarka nierejestrowana, która jest efektem nadmiernej regulacji, nadmiernych podatków. I to jest coś, co zawsze umyka statystykom. Statystyka jest bezbronna, bo ona się posługuje tak w przypadku statystyki bezrobocia. Statystyka oficjalna bezrobocia nie pokazuje nam, ile osób nie ma pracy. Tylko pokazuje, ile osób jest zarejestrowanych w tak zwanym pośredniaku. Czyli nie boi się pan wyjścia z, braku pracy. Z Unii Europejskiej. No znaczy, ale pewno... pytam pana w takim razie inaczej. No jakie są korzyści? No zdefiniujmy te korzyści ze wspólnego rynku, z obecności Polski w tej wspólnocie. Znaczy, na pewno wychodzenie z Unii Europejskiej, do czego na razie jest daleko, to na pewno jest krok o tyle, powiedziałbym, ryzykowny i krok o tyle, powiedziałbym, pokraczny trochę, że zawsze taka sytuacja stwarza ryzyko. Zawsze dla iluś inwestorów to będzie to, że nie wiadomo, co się dalej wydarzy. No więc wstrzymajmy, nie wiem, inwestycje, obserwujmy. Zobaczymy, Brytyjczycy do powoli szli. Płaczą i coraz głośniej płaczą. Tak, ale... City im się wyludnia i przenosi w inne miejsca, między innymi do Francji, do Berlina. No tak, pytanie, no tak, ale to jest kwestia taka, że poczekajmy jakiś czas. Akurat w przypadku rzeczywiście takich zmian, kiedy mówimy o przystąpieniu, no jakby nie patrzeć, dużego organizmu polityczno-gospodarczego, jakim jest Unia, czy wystąpienie z niego, spodziewanie się efektów, że to, nie wiem, miesiąc, dwa czy trzy, coś się wydarzy, się zmieni, to nie jest ta perspektywa. No ale to widzi jest pan korzyści. Perspektywa lat. No, korzyści są przede wszystkim, byłyby takie, że nasi politycy wreszcie przestaliby mieć wymówkę, dlaczego uchwalają idiotyczne wyjścia. Z wyjścia. Nie, z pozostawienia też są korzyści, na pewno. No właśnie. Ale z wyjścia korzyści, już jak zaczęliśmy o wyjściu, to bądźmy przy tym temacie. Korzyści z wyjścia na pewno byłyby takie, że nasi politycy, ten tak zwany enigmatyczny ustawodawca, wreszcie straciłby wymówkę, że uchwala różne idiotyczne przepisy, bo mu każe Unia. Skończyłoby się. Najgorsze jest to, że bardzo często, jak się porównuje regulacje unijne i nasze, to nasi ambitni działacze polityczni zawsze starają się pójść krok dalej, albo nawet dwa, przy okazji coś zmieniając, wypaczając istotę niektórych regulacji. Więc to nam odpadło. Nie musielibyśmy słuchać tego, że wprowadziliśmy kolejny dziwny przepis, bo nam kazała Unia. To już by się skończyło. I to już jest pierwszy plus. Bo w tym momencie moglibyśmy powiedzieć, odpada argument pod tytułem, no to nie da się zmienić, bo wie pan, bo Unia. Panie Pawle, no posłuchajmy w takim razie odpowiedzi ministra, znowu 5 zł do świnki, premiera Mateusza Morawieckiego, odpowiedzi do diktum Komisji Europejskiej dotyczącego właśnie artykułu 7. Co odpowiada Morawiecki? My w Brukseli nie rozmawiamy z pozycji petenta, tylko równoprawnego partnera wszystkich instytucji, wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. I w takim kontekście możemy oczywiście i bardzo chętnie będziemy prowadzili dialog z Komisją Europejską, z Unią Europejską. Natomiast jeśli Komisja Europejska zdecyduje o wszczęciu jakiejś części tej procedury, artykułu znanego już wielu osobom, artykułu numer 7, to jest to oczywiście ich suwerenna decyzja. Mateusz Morawiecki, nasz premier, jest na pewno euroentuzjastą. Mówi o tym często, widzi te korzyści. Pan jest bardziej sceptyczny, ale... Ja też jestem euroentuzjastą, tylko mam wrażenie, że o inny kształt tego modelu mi chodzi. Bardziej no tak. Gospodarczy, wspólnego rynku rzeczywiście, przepływu kapitału. Ja bym chciał tutaj znowu umożliwić panu ekspresję. Ideologicznej. Umożliwić panu ekspresję, swobodę wypowiedzi i żeby pan powiedział to, co pan naprawdę chce, i zadam proste pytanie. Czy możemy mówić o sukcesie gospodarczym naszego kraju? PKB nam rośnie, spada dług publiczny, spada bezrobocie. No, zadowolenie społeczne, zadowolenie Polaków ze swojego życia także jest coraz większe. Czy my możemy dziś mówić o sukcesie gospodarczym? Czy znajdą się tacy, którzy będą podważali tą teorię? Panie Pawle? Dwie rzeczy. Pierwsza rzecz taka, zawsze podkreślam. Sukces gospodarczy, bo niewątpliwie żyje się nam lepiej,
Sukces gospodarczy jest przede wszystkim zasługą ludzi. Ludzi pracy. Pracowników, pracodawców. Nikt tego nie podważa. I tu jest przede wszystkim pierwszy pokłon. Nie do rządzących, tylko do ludzi, którzy na co dzień pracują, bo to oni wytwarzają te dobra. Rządowi się czasami udaje nie przeszkadzać. Do tej łyżki, do tej beczki miodu, no jednak dodać trzeba parę tych łyżek dziegciu, bo jednak, jeżeli chodzi o emigrację, no pomimo tutaj zapowiedzi, nie powrócili nasi emigranci. Co więcej, ta fala emigracji cały czas jest niezatrzymana. To oznacza, że być może to niższe bezrobocie jest efektem tego, że część ludzi nadal wyjeżdża. Czyli w sprawie bezrobocia uważa pan, że szklanka jest do połowy pusta? Nie, uważam, że... Znaczy, to nie jest kwestia uważania, tylko to jest to, że ludzie, którzy zdecydowali się na emigrację, wiadomo, że część z nich na pewno nie wróci, bo jak ktoś, nie wiem, o 20 lat, nie miał, można powiedzieć, założył rodzinę za granicą, po paru latach to on już jest bardziej związany z tamtą zagranicą niż z Polską. Tak, przykre to, no, ale tak jest. Natomiast jeżeli ta fala emigracji się nie zatrzymała, to znaczy, że nadal warunki pracy w Polsce są postrzegane jako nieatrakcyjne. Ja powiem dalej. To znaczy, że... Bardzo brzydko niektórzy mówią, bardzo brzydko i ledwie mi to przez usta, przez gardło przechodzi, że mamy w zamian za tych emigrantów, mamy innych imigrantów, mamy swoich pariasów, swoich niewolników, mamy Ukraińców, którzy zarabiają mniej i wypełniają tą lukę za poszukującymi lepszych zarobków z większymi wymaganiami Polaków. Nie wiązałbym tych faktów, bo... To nie było moje zdanie, ale taka opinia na rynku funkcjonuje. Ci, co migrują, oni nie stwarzają luki dla pracowników z Ukrainy, bo jeżeli migruje na przykład nam informatycy, powiedzmy, bo to jest w tej chwili branża, która ma rzeczywiście wzięcie w całym świecie. Nie dziwne zresztą. Więc jeżeli migrują informatycy na przykład do Wielkiej Brytanii, to ci Ukraińcy, którzy przychodzą tutaj do Polski, no nie zajmują ich miejsca, bo oni przychodzą do prostych prac. W normalnej sytuacji, gdybyśmy na moment zapomnieli o emigracji, powiedzmy sobie, że tyle osób nie wyemigrowało. Też mamy informatyków z Ukrainy, z Białorusi. No tak, ale z takich krajów. No tak, ale jednak większość z nich, większość przybyszów ze wschodu to nie są informatycy. Są raczej ludzie do prostych prac fizycznych. Wie pan, co to fizycznych. Czasami są informatycy i wiejscy nauczyciele historii, ja tylko wiem. Wykonują takie prace. No właśnie, to jest tak jak kiedyś na stadionie dziesięciolecia tak zwanego ruski, jak handlowo się często okazywało, że to profesor literatury. Tak. Ale to wynika z wartości siły nabywczej pieniądza. Juszczenko handlował koszulkami, t-shirtami z napisami na bazarze, prawda? To żadna praca nie hańbi. Natomiast wracając do tematu. W normalnej sytuacji to, że przyjeżdżają imigranci, nie jest niczym złym, bo w przypadku normalnego, prawidłowego rozwoju gospodarczego taka sytuacja świadczy o tym, że w danym kraju ludzie są już na tyle bogaci, że pewnych niskopłatnych prac nie chcą podejmować. Nie opłaca im się. Ale czy w takich krajach wtedy oni wyjeżdżają na taką skalę jak w Polsce? Właśnie dlatego mówię. Zakładając na razie... No właśnie. Weźmy model to jest słabość bez, tej teorii jednak. Bez, nie, to nie jest kwestia słabości. Imigracja to jest nic innego jak import usługi. Dlaczego importujemy? Dlaczego pewne rzeczy nie produkujemy sami? Bo się nie opłaca. Prościej jest taniej kupić coś z zagranicy, niż w wielu przypadkach, niż to wyprodukować samemu. Czyli to bezrobocie bardzo sceptycznie pan potraktował, a sprawa długu publicznego. No on zaczął maleć. To no, był konik opozycji. Bili w to jak w bęben, że dług, że zadłużanie, że to jest mankament. Znaczy zadłużanie jesteśmy cały czas. Mimo wszystko, mimo tych pozytywnych danych PKB bezrobocia, mamy dług, mamy dług, mamy dług, dług zaczął spadać. No i czy uważa pan, że tu już jest ten barometr we właściwym miejscu. Tu już możemy mówić o sukcesie rządu Mateusza Morawieckiego. No o sukcesach rządu Mateusza Morawieckiego jeszcze na razie nie mówmy, bo za jak krótko jest premierem. Jak pana zadowolić? No ja tutaj... Za krótko jest premierem, ale on spraw gospodarczych raczej... wicepremierem już rządu. No tak, tak. Natomiast z tym długiem to powiedziałbym też, no nie jest tak to optymistycznie. Przede wszystkim dlatego, że ten dług cały czas istnieje. Ale zmniejsza się. No nie odnoszę tego wrażenia, natomiast... takie są pierwsze dane. Idziemy raczej w tę stronę, kiedy ten dług jest przesuwany w czasie. Znaczy kwestią, która wcześniej czy później będzie musiała być rozwiązana, jest kwestia przede wszystkim zadłużenia z tytułu emerytur. Od 20 lat wszystkie rządy są świadome tego, że obecny system emerytalny jest bombą zegarową.
wszystkie rządy, tak naprawdę wszystkie tak zwane reformy w perspektywie, no tak, 20 lat, były robione nie po to, żeby nam, ludziom było lepiej, tylko po to, żeby odsunąć w czasie nieunikniony krach. W momencie, kiedy teraz po raz pierwszy ktoś zrobił w drugą stronę, czyli poprzez obniżenie wieku emerytalnego, można powiedzieć, cofnięto znowu ten zegar, czy też przyspieszono raczej, obawiam się, że nie nawet program 500+, i nie tam powoływanie kolejnych dziwnych cokolwiek instytucji, które powołuje rząd w ciągu ostatniego roku, ale przede wszystkim system emerytalny jest czymś, z czym będzie się musiał uporać, czy ten premier, czy kolejny. I to jest coś, co czyli w dużej mierze zaciąży na finansach publicznych. Wyznaje pan teorię tykającej bomby, którą teoria. Tworzą... Politycy odsuwają konsekwentnie zaległości emerytalne, tak? Od 20 lat tak naprawdę politycy działają na rzecz wszystkie rządy zmniejszania emerytur. Odsuwania dobrze, w czasie tego sukcesu deklarowanego przez premiera pan bardzo... znowu nie uznaje, no ale ten trzeci z tego trio, ten trzeci, to musi pan, bo to są już naprawdę, proszę to zrobić dla mnie. No jest wzrost PKB, no to chyba taki wzrost niespodziewany. No nie spodziewaliśmy się tego. Rokowania były zupełnie inne. Pamiętamy, co mówił Rostowski. Widzimy, co się w tej chwili dzieje. Powyżej nawet symulacji unijnych. No to chyba jest coś. No, spójrzmy na Rumunię. Tam też wzrost. No dobrze, no ale już niech pan raz powie, że coś dobrego się wydarzyło, bo naprawdę już przesadza pan z tym w połowie pustym naczyniem. Nie, to nie jest kwestia przesadzania, to jest kwestia tego, że do tego wzrostu PKB się wliczam również wydatki rządowe, czyli pieniądze, które są już pieniędzmi wtórnymi. Rząd nie ma własnych pieniędzy, tylko nasze. Natomiast zróbmy inaczej. Powiedzmy, że wszystko to, co pan powiedział, rzeczywiście... jest super. Spada bezrobocie, spadło, spada dług, rośnie PKB super. Wzrosło. To w tym momencie ja czekam wreszcie na coś, na co czekam od bardzo wielu lat, to znaczy na głębokie zmiany, jeżeli chodzi o funkcjonowanie regulacji gospodarki, administracji centralnej i podatków. Ponieważ odkąd pamięcią sięgam, zawsze, za każdym razem słyszę, że nie da się teraz zmniejszyć podatków, nie da się zlikwidować regulacji, bo mamy sytuację taką właśnie, że dług rośnie, bezrobocie rośnie, PKB grześ tam sobie grzęźnie. No bo te pieniądze idą na cele socjalne. Ale te regulacje są jakoś tam potrzebne cały czas. Nie, od lat słyszę, że to jest główna przeszkoda, że się nie da właśnie. To skoro teraz jest tak dobrze, to niech się da. To niech pan premier teraz, jak już doprowadził z poprzednią panią premier, no, której był bliskim współpracownikiem do takiej sytuacji, to niech teraz zacznie... Odpowiem panu na to pytanie. Jako optymista, przedsiębiorca, ale i optymista działający gospodarczo od prawie 30 lat, mogę panu powiedzieć jedno. No, jest ta propozycja konstytucji biznesu. I to był taki pomysł Mateusza Morawieckiego, który miał iść w kierunku przez pana tutaj sygnalizowanym, czyli zmniejszenia tych regulacji, odstąpienia od wielu. No to jest ta droga. Na razie to jest droga w powijakach. No mam nadzieję, bo politykę rządu zawsze można zmienić w każdej chwili. Czyli trzyma pan kciuki za konstytucję biznesu? Trzymam kciuki za każde rozwiązanie, które będzie sprawiać, że będzie się w Polsce opłacało robić biznes. To, co mnie zaniepokoiło w exposé pana premiera, to było to, że z jednej strony stawiał słuszne diagnozy, bo to trzeba przyznać rzeczywiście, że ta obecna ekipa i pan premier Morawiecki, oni stawiają dobre diagnozy i widzą te potrzeby ludzi, którzy mówią, nam niezbyt skapnęło z tego dobrobytu. I to jest, ma sens. Natomiast niepokoi mnie to, że kiedy jest mowa o gospodarce, bardzo gładko pan premier przyszedł do kwestii właśnie socjalnych, akcentując kwestie programów socjalnych. A ja bym chciał w tym momencie zatrzymać, jakby złapać pana premiera, gdybym miał taką okazję, no nie miałem, ale chciałbym go złapać za rękę i powiedzieć, ale to nie jest celem. Naszym celem jako Polski, Polaków, nie mogą być programy socjalne. One mogą być przez jakiś czas, jakąś powiedzmy sobie, wentylem bezpieczeństwa, ale nie to powinno być celem. Celem podwalin, celem stworzenia zmiany, przebudowy ustroju gospodarczego
powinno być to, żeby te programy socjalne nie były potrzebne. Żebyśmy mogli powiedzieć, proszę państwa, ja marzę o dniu... Kolejnego skrajnego liberała mamy w naszym studiu. Ja oczywiście liberała gospodarczego. Ale przecież ludzie powinni żyć przede wszystkim z pracy, bo praca jest dobrem najwyższym. Daje zarobki, daje godność ludziom. Ja marzę o tym, kiedy chciałbym zobaczyć expose premiera czy orędzie. No, to już zostawiam premierowi i sobie wybierze na jaką okazję, że powiedział, proszę państwa, z dumą ogłaszam, że właśnie zlikwidowaliśmy 10 programów socjalnych, bo nie są potrzebne. Tak, bo stworzyliśmy taki system gospodarczy. Z punktu widzenia idealistycznego, się pracować, robić się biznes. 100% racji, zgadzam się z panem. Zlikwidowaliśmy większość, bo nie potrzebujemy. Bo się wzbogaciliśmy. Rząd jednak deklaruje... Powinien rząd dążyć właśnie do tego. Rozumiem. Rząd jednak deklaruje, że będzie wspierał te małe firmy. Te firmy, przypomnijmy, małe polskie przedsiębiorstwa generują większość przychodów państwa polskiego. To z ich podatków mamy większość tego budżetu, z tych firm małych i średnich, bo od nich paradoksalnie najłatwiej jest wydobyć te pieniądze. Wydobądź pan pieniądze od wielkiego holdingu, który ma rzeszę prawników, rzeszę doradców finansowych, jest nią obstawiony w kilku szeregach. No i zanim się dotrze do jego pieniędzy, to oczywiście nawet aparat państwowy się wykrwawi i urzędnicy skapitulują. Natomiast od takiego pana Kowalskiego, pana Nowaka, którzy prowadzą firmy produkujące kilkuosobowe hurtownie, bardzo łatwo jest wydobyć środki. Oni nie płacą podatków w rajach, oni grzecznie przynoszą pieniądze do krajowej skarbówki. Rząd mówi, deklaruje, że widzi te firmy, ale jakie jest pana zdanie? Rząd je właśnie widzi. Czego brakowało panu w expose, co by mogło w jaki sposób dowartościować tych podatników? To clue, to serce polskiej gospodarki, czyli firmy małe i średnie. No, dowartościowywać nie trzeba, bo ludzie, którzy prowadzą taką działalność, najczęściej czują wartość własnej pracy i własnego produktu. Ale pomóc im, o to mi chodzi. Nie trzeba pomagać. Proszę, spotkanie z jakimkolwiek przedsiębiorcą kończy zawsze tym samym. On nie chce pomocy. Ostatnio nawet niemieccy przedsiębiorcy też stwierdziłem, że oni nie chcą pomocy. Oni chcą po prostu, żeby było właśnie mniej tego rządu. A tak naprawdę rząd tworzy i hoduje wiele ułatwień dla firm dużych, dla korporacji, z którymi żyje w jakiejś chorej symbiozie. Może dlatego, że korporacje trochę przypominają państwa. Natomiast właśnie najłatwiej sięga do kieszeni prostego podatnika. No o tym mówiliśmy, bo może więc gdzieś... Niech ten rząd po prostu najpierw zostawił w spokoju. Powiedział, niech to funkcjonuje w zasadach czysto rynkowych, bo niech rząd zajmie jakimiś innymi rzeczami. Bo może jest tak, że właśnie rząd i te nowoczesne strategie nie widzą tych małych firm. Nie widzą, jak te mrówki pracują i nawet dla dużych firm przecież podwykonawcami są te małe podmioty. Tak, oczywiście, bo gdybyśmy dzisiaj na przykład wyeliminowali z polskiego rynku duże korporacje, to by się nic nie stało. Tak, nikt nie zauważył. Tak. Bo zanim by zeszły stany magazynowe w sklepach, pojawiłaby się dziesiątki, setki nowych firm konkurencyjnych i zanim byśmy się my jako konsumenci zorientowali, że coś jest nie tak, owszem, batoniki by się zmieniły trochę na inne, ale nic by się nie stało. Gdybyśmy nagle odcięli sektor MSP, wszystkie te korporacje zatrzymałyby się. To zobaczmy na przykład, jak zatrzymała. Padały firmy, te wielkie firmy budujące autostrady. To przecież nie padały te firmy, bo ich właściciele czy menedżerowie zwijali interes, pozostawiając w swoich kieszeniach grube pliki banknotów, tylko padały te małe firemki. Pan koparka, pan ubijarka, pan, który zorganizował robotników, to były firmy, hurtownie małe, które padały podczas budowy autostrad, gdzie podwyższono ceny VAT na materiały budowlane, podwyższono ceny materiałów, no i wiele firm padło. Nawet chińska jedna nie wytrzymała tych wysokości kontraktów. No i krótko mówiąc, to co pan mówi, to jest sprawa. I teraz pytanie, czy rządzący dzisiaj widzą i czy pan ma takie odczucie, siłę i wagę tych małych firm, czy może są uwiedzeni mirażami, które oczywiście rozsnuwają wiele
wielkie korporacje, ale też i gdzieś istnieją na przykład w Azji te czebole, te wielkie, wielkie konglomeraty firm, prawda? Gdzieś tutaj te korporacje światowe no też działają na wyobraźnię. Czy po prostu, czy nasz rząd widzi, że król jest nagi? Obawiam się, że rządowi się bardziej właśnie podobają takie duże korporacje, można powiedzieć, biznes z PowerPointa. Natomiast prawdziwy biznes jest często brudny i taki nieelegancki. To jest to, że ktoś zakłada firmę i na przykład, nie wiem, handluje czymkolwiek i rzeczy, którymi handluje, trzymają w garażu, tak? Bo go jeszcze nie stać na magazyn. Problem jest to, że większość osób, które zasiada czy w ławach sejmowych, czy która jest w rządzie, nie zajmowała się nigdy takim właśnie małym biznesem i prowadziła własnej działalności. Nie wiedzą, że żeby dojść czasami do dużej firmy, najpierw się zaczyna od czegoś małego. Od tego, że w pokoju składuję graty, za przeproszeniem, którymi handluję, bo mnie nie stać jeszcze na magazyn. Z czasem może się tak dorobię. I dokładanie regulacji podatków sprawia, że moja droga do tego własnego magazynu się wydłuża. Być może nawet w nieskończoność. I całe życie ktoś może być tym małą firmą. Słyszę już tutaj, że czeka na linii misjonarz, ojciec Dariusz Godawa, z którym za chwileczkę się połączymy i zobaczymy co słychać na jego misji. A przeniesiemy się do egzotycznego Kamerunu. No, egzotyczny Kamerun nie jest dla nas pewnie wyznacznikiem siły gospodarczej ani jej potencjału, ale powiedzmy jedno. No, myśmy tu trochę ponarzekali. Mówiliśmy cały czas, ja to powtórzę dzisiaj po raz piąty, że naczynie jest do połowy puste. Natomiast no, trzeba obiektywnie popatrzeć. No, zmiany są i trzeba dostrzec, że są na plus. Że jednak ten rząd wprowadza wiele pozytywnych uregulowań, że ta konstytucja biznesu jest nadzieją także dla małych firm. Czy ta nadzieja zostanie spełniona? No, pan jest pewnie bardziej sceptyczny niż ja. Ja tutaj... Po owocach ich poznacie. Tak, czekam po owocach ich poznamy. Konkretne rozwiązania, konkretne efekty. One są naprawdę w zasięgu ręki. Proszę państwa, mam nadzieję, że zainteresowała państwa ta rozmowa. Łatwiej usuwać regulacje niż tworzyć. Naszym gościem był liberał gospodarczy z Centrum Adama Smysa, pan Paweł Budrewicz. Rozmawialiśmy o gospodarce w kontekście gróźb unijnych, w kontekście nowych ustaw, nowych uregulowań i nominacji na premiera Mateusza Morawieckiego. Proszę państwa, za chwileczkę krótka przerwa. Zostańcie z telewizją w Polsce.pl i połączymy się z ojcem Godawą. Przeniesiemy się do egzotycznego Kamerunu. Jak oni obchodzą święta? Jak to wygląda? A może w ogóle tam nie ma świąt? No, no musicie to zobaczyć. Godawa za chwileczkę z nami. Ojciec Godawa, dziękuję jeszcze raz. Zostańcie z nami.